Cześć i czołem. Jak dziś nastroje? Mam 21 lat, uczestniczę w tych zajęciach od roku. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa z tego, że tutaj mogę przebywać. Poznaję bardzo dużo dobrych ludzi. Uczymy się jazdy, poprawnej jazdy na wózkach. Sprawności takiej fizycznej, ruchowej. Te zajęcia dają mi dużą motywację, żebym się też sama nie poddawała i po prostu, żeby ćwiczyć te ręce słabe. Dawaj, Mikołaj! Agata ma 13 lat, urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem. To jest bardzo ważne właśnie, żeby rehabilitacji było jak najwięcej. Lekarze mówią, że najlepiej jakby się rehabilitowała codziennie. Ale jeżeli się pójdzie do każdego ośrodka zdrowia i będzie chciał się zapisać na rehabilitację, to kolejka jest od pół roku do roku. Tutaj jest raz w tygodniu zajęcia i Agata no, zawsze czeka na nie. Tu jest za darmo. Ja 11 już prawie lat temu miałam wypadek samochodowy, w wyniku którego doznałam uszkodzenia rdzenia kręgowego. Niestety na wysokości szyi, więc wszystko jak gdyby od szyi w dół jest sparaliżowane. Tylko jak gdyby dzięki takiej no, intensywnej rehabilitacji byłam w stanie na tyle się usprawnić, żeby w miarę samodzielnie funkcjonować na wózku inwalidzkim. Omijamy te pachołki. Pomysł na gdyńskie poruszenie powstał w mojej głowie, ponieważ myślałam o tym, że sama ja, jako ja bym chciała ćwiczyć i się usprawniać. Na zajęciach mamy około 16 osób. Spotykamy się raz w tygodniu na 2 godziny, w każdą niedzielę, tu w Gdyńskim Centrum Sportu. Pani Magda jest bardzo kochana i po prostu taka przyjacielska do ludzi, taka... Fajna, chcemy patrzeć na... Bardzo ją lubimy. Jest bardzo pozytywną osobą, daje nam dużo pozytywnej energii i jest super.